Wiktoria, spotykamy się przy okazji premiery trzeciego sezonu Belfra. Opowiedz mi krótko o swojej bohaterce. Co to jest za dziewczyna? No bo ona potrafi dać czadu. To, co na pewno, to, że jest samotna i ma w sobie dużo, dużo bólu. To na pewno. Mówię, no nie mogę, właśnie chodzi o to, że nie mogę zdradzać po prostu jakichś tam szczegółów i tak dalej. Dostałam taką listę, czego nie mogę zdradzać, więc tam w głowie po prostu dużo, czego nie mówić, ale no... Na pewno swoje przeszła i jest w dość trudnym momencie ją spotykamy życia. Nie? W sensie ona ma trudne, nosi w sobie trudne emocje. Co jest fajne, to ma relację bliską z mamą, ma wokół siebie przyjaciół, którzy są, uważam, otwarci. To mi się bardzo podoba w ogóle w tym serialu, nie? Że to młode pokolenie po prostu jest tak otwarte, że gdzieś tam szanuje się odmienność, czy nienormatywne związki, czy tutaj to, że ja chociażby czy z Kacprem, czy z Bartkiem, ta relacja jest taka niedookreślona, że to jakby nie jest, że to nie jest takim stricte tematem, czy po prostu jakieś odrębności, nie? W sensie mniejszości seksualne, że jakby nie to. I to lubię bardzo w tym serialu i to mi się w ogóle spodobało od początku, że to jest tło, a nie jest to jakby główny problem, nie? Że jest taka duża otwartość i ja to lubię, że w tej grupie jest jakaś taka dowolność i swoboda, nie? Tak jak teraz widzę w moim pokoleniu, że w ogóle taki hejt czy obgadywanie kogoś jest passé, że teraz się spotykam, nie wiem, w grupie samych koleżanek, kobiet i gdzieś tam to jest takim nietaktem, żeby już wylewać na kogoś te frustracje, nie? Czy właśnie odnośnie hejtu i tak dalej. Więc tu mi się bardzo podoba, że to jest takie... że jest ta wolność, nie? Że to jest super, że my jesteśmy tak odrębni od siebie w tej grupie. Tak, widzę, że mamy bardzo podobne spostrzeżenia w ogóle na ten temat, bo to też jest moim zdaniem jedna z zalet nowego Belfra, właśnie to, że on jest taki niedookreślony, że tutaj można wyglądać jak totalny freak, ale nikt nie mówi, że to jest gej na 100% albo nie jest, tylko się właśnie zastanawiamy, jak wygląda ta płciowość, te relacje między nimi, że te związki nawet, które pojawiają się na ekranie, to one wychodzą poza ramy takiego związku typowego. Tak. No i to jest super i wydaje mi się, że to jest jakaś taka duża siła w tym serialu i to mi się od początku bardzo, bardzo podobało. Ale to było już zapisane w scenariuszu, czy musieliście trochę o to walczyć? Bo ja mam wrażenie, że niektóre rzeczy wypracowaliście sobie albo przed rozpoczęciem zdjęć, albo już typowo na planie, bo widać was, szczególnie właśnie w tej młodej obsadzie, taką energię, chemię, że wy musieliście jednak pokazać trochę tutaj twórcom, ej, świat młodych wygląda trochę inaczej, niż sobie to wyobrażacie. My go znamy, my jesteśmy na tych imprezach, my wam pokażemy. Wiesz co, myślę, że tutaj już to było podczas takich prób i rozmów z Łukaszem Grzegorzkiem, że to już wtedy było gdzieś tam takie z obu stron, nie? Mówiliśmy o tym i że to też i w nas jako osobach też była chęć, żeby taki świat pokazywać, nie? W sensie, że gdzieś tam ta wolność jest, wydaje mi się, że ważna dla nas też, z tego co rozmawialiśmy i że to po prostu i tolerancja i te wszystkie piękne wartości. No, twoja bohaterka łatwo nie ma, bo znajduje się w takim emocjonalnym trójkącie, można powiedzieć. Jak ona sobie z tym radzi lub jak sobie z tym nie radzi, jeżeli mogłabyś to krótko właśnie tak nie opisać? Radzi. No właśnie. Aha. No, tutaj jest ta sytuacja, że ten związek z Bartkiem, którego gra Hubert Miłkowski, to też jakby nie jest początek relacji, ta relacja już trwa, to nie są te takie pierwsze miłosne wzloty, tylko ona już, się Ada już bardziej nie jakby ona w jakiś sposób nie chce być w tej relacji, nie? A nie jest tak zaangażowana, no to tutaj
bardziej szło w tę stronę, nie? I to jest ta bezradność, że ona jest z nim z jakiejś samotności po prostu wielkiej i tylko mi zależało na tym, żeby to nie wychodziło, że ona o tym wie, nie? Jakby uważam, że ona nie wie tego po prostu, że rani, że tak to wygląda, nie? Podobało mi się to, co powiedziałaś wcześniej, że twoja bohaterka jest tak naprawdę bardzo samotna i rzeczywiście to jest chyba najlepsza jej charakterystyka, bo ona teoretycznie jest właśnie otoczona mnóstwem przyjaciół, ma kochającą matkę, tylko że tej matki często nie ma z uwagi na pracę, ojca też nie ma. Tutaj się dowiaduje w międzyczasie, że kiedyś nauczyciel z matką tam różne... Tak. To jest ładna scena swoją drogą. I rzeczywiście musisz sobie, Ada sobie musi radzić w tym świecie. Się jakoś spróbować odnaleźć i zdefiniować na nowo. Mm-hmm. No myślę, że łatwo nie ma, nie? W sensie... nie wiem, jak to jest. Nie wiem, jak to bardziej ubrać w słowa, nie? W sensie... No dobrze to opisałeś. Dziękuję. Macie tutaj też z Hubertem, już właśnie Huberta też o to pytałem przed paroma minutami, o tę scenę. Jedną z takich nielicznych scen erotycznych w serialu, ale jednocześnie ona nie jest ani w żaden sposób wulgarna, ona jest po prostu piękna, ona wygląda tak plastycznie, ona mogłaby być wręcz obrazem. Opowiedz trochę o jej realizacji, bo już trochę wiem, ale chciałbym też właśnie usłyszeć twoją perspektywę, bo wiem, że Łukasz Grzegorzek właśnie stworzył wam bardzo dobre warunki, żeby to wszystko się odbyło tak, jak potrzeba. Tak, znaczy też w ogóle Hubert jest niesamowitym partnerem filmowym, nie? W sensie oprócz tego, że jest super osobą, to też świetnie się z nim pracuje i bardzo w takim dużym komforcie i to jest jak dla mnie taki przykład w ogóle tego o co się walczyło, nie? W sensie, że to jest takie bezpieczne, swobodne, jakby z tymi pytaniami, jak się czujesz, czy wszystko jest okej, okay, że myśmy się pytali o to i to było takie... I zrobiliśmy takie ćwiczenie na początku, poprosiłam Huberta, czy byśmy mogli naprzeciwko siebie po prostu usiąść i popatrzeć sobie w oczy, oswoić się ze sobą, złapać się za ręce, jakby powoli ten dotyk, jakby żeby to było naturalne, no bo jednak to nie była para, która zaczyna, która ma pierwszy ten, tylko że właśnie bardziej tak jest źle, już tam wygasa to, że to już idzie tak ku końcowi. Więc ta swoboda w ciele musiała być i to takie raczej takie, że to jest takie no pocałunek, nie? W sensie, że to już, że tam raczej nie jest dobrze. No i aha, i ta scena intymna, bo gdzieś odbiegłam, myślę. Ta scena intymna, no tak, ona jest bardzo plastyczna i tam faktycznie no, nie chodziło o taki... no, że ze strony Ady tam nie ma tej chemii, nie? Że tam jest bardziej takie, że bardziej w głowie jest Kacper, nie? W sensie stąd może też ta taka nostalgia w tej scenie, nie? Że jakieś takie to jest... No tak, że ona jest erotyczna, ale nie w taki po prostu sexy sposób, nie, w sensie, jakby, nie, że nie jest drapieżna, o może tak, nie jest ostra, ale tak, też bardzo lubię, bardzo mi się ten kadr podoba i no tak, ta scena w ogóle dla mnie była bardzo taka otwierająca, bo ja nigdy nie grałam jeszcze nago, tam też jakby nie jestem widoczna w całej okazałości, więc w teatrze grałam nago, grałam topless i to już jakby oswoiłam, a tutaj to był pierwszy taka moja sytuacja w takim filmie, na planie filmowym, gdzie jest to film, projekt, serial komercyjny, nie? Że to nie jest etiuda szkolna czy short, nie? Bo w takich projektach miałam sceny erotyczne, a tutaj to był taki pierwszy raz i muszę przyznać, że bardzo komfortowo się czułam. Dobra, przejdźmy do Pawła Zawadzkiego. Okay. Często Maciej Sztur bywał też belfrem na planie dla was? Zależy, co znaczy. No czy mogliście sobie go poradzić, albo czasem sam może interweniował, no bo przecież też jest poradzić? Pedagogiem w szkole. No tak, ja miałam teatralnie zajęcia no, z Maciejem. Właśnie. Tak. Kurczę,
Tak, zdarzały się rady, ale z takim właśnie czymś fajnym, że mogę ci wrzucić, ale nie musisz, nie? W sensie, że to nie było strofujące, czy jakieś takie w sensie takie luźne, takie bardziej w rozmowie, w jakichś pytaniach myśmy, ale był. No dla mnie w ogóle Maciej Sztur jest jakimś, no jest aktorem, którego zawsze lubiłam oglądać w teatrze i na pewno jest dla mnie jakimś autorytetem, nie? Więc samo przebywanie na planie i rozmowy z nim to było już takie, no dla mnie inspirujące bardzo, nie? W sensie, że był, no tak, w jakiś sposób Belfrem na pewno. A jak wspominasz w ogóle pierwszy sezon Belfra? Bo wtedy Dobrze. Chyba jeszcze byłaś przed szkołą teatralną. Tak, nie chcę skłamać, ale chyba tak. Tak, chyba byłam przed szkołą. Pamiętam, jak oglądałam pierwszy sezon i pamiętam, że to było dla mnie wow, nie? Że to był taki jeden z pierwszych polskich seriali, że oglądałam Ślepnąc od świateł, mi się bardzo podobało. I później ten Belfer, że tu miałam takie top 2 i to były takie, pamiętam, dla mnie początki polskimi serialami. Oglądałam polskie filmy, ale właśnie tak sobie pomyślałam, o, polski serial, chcę się z tym zapoznać, co to jest. I tu pamiętam, że byłam, że bardzo, bardzo mi się podobało, myślałam, o, kiedyś chciałabym zagrać w takim serialu. No i proszę, udało się. Tak, także tak. Już też powoli kończąc, jak byś opisała widzom trzeci sezon Belfra krótko? Czego mogą się spodziewać po nadchodzących odcinkach? Może lepiej nie mówić, czego się spodziewać. To czego się nie spodziewać, o. Można się spodziewać tego, że pod koniec odcinka strasznie chce się obejrzeć kolejny. Mm-hmm. Ja tak miałam, mm-hmm. że musiałam obejrzeć po prostu całość na raz. Ale czego się nie spodziewać? Wydaje mi się, że to nie. O właśnie, że jest dużo, bardzo dużo relacji. Mm-hmm. I to mi się bardzo podoba, że to jest o relacjach, że jest ta sytuacja kryminalna. I to wciąga, jest tajemnica, jest crime, ale w tym wszystkim są relacje międzyludzkie i przeróżne postaci, które w jakiś sposób grają do jednej bramki. Więc to mi się bardzo podoba i to jest inne. Że tak jak ten casting dostaliśmy, to była informacja bodajże wysłana do szkół aktorskich. I to było takie, że o super, wszyscy mówili wow, Belfer, fajnie, fajnie, i że kryminał i tak dalej, i to już miałam tak, że super, ale nie spodziewałam się, że właśnie to będzie tak mocno o relacjach i jak zobaczyłam, to jest bardzo świeże dla mnie i mi się podoba. No to już odbijając od serialu, Tat Studio, dołączyłaś do zespołu. Tak, w tym roku. Co się szykuje w nowym sezonie? No na pewno. O tym mogę mówić. No, mam nadzieję, że możesz. Tak, nic nie podpisywałam wtedy, że nie mogę mówić. Szykuje się, no oprócz spektakli repertuarowych, które wznawiamy na nowy sezon, to szykuje się spektakl Natalii Korczakowskiej, w którym gram. Na podstawie książki Tochmana Historia na śmierć i życie o pierwszej dożywotce w Polsce. No. I wow, jest zapowiada tak, się mocno. Tak, jesteśmy w trakcie prób i znaczy teraz mamy wakacje. już byliśmy w próbach, wakacje i wracamy od września dalej, żeby pracować nad tym materiałem. I w listopadzie premiera, więc zapraszam i no. Super. A jakieś inne projekty filmowo-serialowe? U mnie? Udziałem? Tak. Oczywiście, jeżeli możesz o nich mówić. No chyba nie mogę. Okej. Okay. Nie ma problemu. W sensie, tak, no, coś, mhm, coś jest, ale nie tak chyba duże te role, jak teraz teatralnie. Nie? Mhm, super, super. W ogóle fajnie, że Teatr Studio sięgnął po tak młodą osobę. W końcu też odświeżają zespół, więc no ja się bardzo z tego cieszę, bo to połączenie film, serial, komercja, off, performance, teatr, to w ogóle jest, czy teatr ruchu, to dla mnie to, że tak w ogóle tak mi się to teraz udaje łączyć, to jestem z tego super, super szczęśliwa. Jeszcze bym chciała dubbing strasznie. O,
No, myślę, że wszystko przed tobą. No z wierzę w takim to, że głosem, także. Jakąś może bajkę czy coś. W ogóle tam na stronie Teatru Studio masz bardzo ciekawy opis. Grała osiołka w jasałkach. A tak, o Jezu. To jest, ale to jest, no. Nie powiem, czy to jest prawda. Nie powiem. I niech to zostanie niech takim niedopowiedzeniem. Niech to zostanie, spuszczam na to zasłonę milczenia. Super, bardzo ci dziękuję za Dzięki rozmowę, było bardzo. Mi bardzo miło. Dzięki.